Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa to jest pierwiastek z 3 przez 3. Wtedy wartość wyrażenia kosinus kwadrat alfa odjąć 1 jest równa. Można na przykład z jedynki trygonometrycznej policzyć, ile wynosi kosinus i tak to zróbmy, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Za sinusa wstawiamy pierwiastek z 3 na 3, czyli pierwiastek z 3 na 3 do kwadratu, dodać kosinus kwadrat alfa daje nam 1. Pierwiastek z 3 na 3 do kwadratu to są 3 dziewiąte, dodać kosinus kwadrat alfa daje nam 1. 3 dziewiąte to jest 1 trzecia, czyli 1 trzecia plus kosinus kwadrat alfa daje 1. Czyli kosinus kwadrat alfa to jest 1 minus 1 trzecia, czyli 2 trzecie. I zobaczmy, my szukamy, ile to jest 2 kosinus kwadrat alfa odjąć 1. Za kosinus kwadrat alfa wstawiamy tutaj 2 trzecie i otrzymamy 2 razy 2 trzecie odjąć 1, czyli 4 trzecie, 2 razy 2, 4 trzecie. Czyli mamy tutaj 4 trzecie odjąć 1, 1 to jest inaczej 3 trzecie, czyli będziemy mieli 4 trzecie odjąć 3 trzecie, czyli 1 trzecią, odpowiedź B.